Sponsorem jest porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 zbrodni black metalowców, materiał opracowany na podstawie antyradio.pl. Niektóre historie opowiadam szczegółowo na Światowej Historii, więc zapraszam. 10 podpalanie kościołów. Zdarzenia, które miały miejsce na początku lat 90. Spłonęło wtedy blisko 50 kościołów w Norwegii. Autorami podpaleń byli black metalowcy. Jeden ze spalonych kościołów zagościł nawet na okładce jednej z płyt. 9 hobby. Niby brzmi niegroźnie, a jednak. Chodzi o grupę Shining. Jeden z członków tej grupy ma świetne hobby. Robi sobie nowe blizny, tnie się po prostu. Twórczość zespołu fascynuje wielu ludzi, co jest niebezpieczne, tym bardziej, że na ich koncertach rozdawane są żyletki. 8. Czarna msza w Krakowie. Jest to nazwa koncertu grupy Gorgorod w Krakowie, który się odbył w 2004 roku i na którym polała się krew zwierząt, było dużo nagości, bluźnierstw, a przy okazji szczątki owiec i kozłów. Organizator koncertu stanął przed sądem. 7. Zdjęcie trupa. Serio, członkowie grupy znaleźli martwego kolegę i zrobili mu zdjęcie, po czym umieścili go na okładce. Co ciekawe, wiele osób mówi, że na tym zdjęciu jest Cobain. Niestety, to zdjęcie jednego z black metalowców z Miami. 6. Gwałt, a chodzi tutaj o jednego z członków grupy Leviathan. Facet zgwałcił swoją dziewczynę przyrządami do tatuażu. Nie wiem, jak to zrobił, ale zrobił i dostał zawiasy. 2 lata dokładnie. Wszystko działo się w Stanach Zjednoczonych. 5. Chorzy psychicznie, a dokładnie chór. Stalag zatrudnili 7 osób ze szpitala psychiatrycznego, aby ci nagrywali partie wokalne. I jest to dziwne, tym bardziej, że w większości to mordercy. 4. Atak na dzieci, a chodzi tutaj o Natramna, o którym nie wiadomo nic, poza tym, że trafił do psychiatryka, tak jak i jego brat. Ciekawa historia, którą rozwijam na historii. Ponoć zaatakował dzieci w parku siekierą, z czego jedno było poważnie ranne. 3. Tortury, czyli kultowy Gal. Wokalista Gorgorod, który torturował kilka godzin mężczyznę, strasząc go, że go złoży w ofierze. Zbierał jego krew do naczynia, mówiąc, że bał się, że ten pobrudzi dywan. Dlaczego to zrobił? Się chłopy nie mogły dogadać. 2. Morderstwo. Faust z grupy Emperor zobaczył w parku 2 całujących się mężczyzn, więc jednego z nich zabił. Zadźgał dokładnie, odsiedział 9 lat. Brawo Norwegia. 1. Morderstwo. Tym razem to najsłynniejsze Varg Vikernes. Zabił kolegę z innego zespołu, również zadźgał go nożem. Dziś jest na wolności, jest zwolennikiem nazizmu i udziela w internecie porad sercowych. Okej, dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!